Mamy urodziny miesiąca, czyli 9 dzień września. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Są to wiadomości telewizji Imperium dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym wydaniu dobra wiadomość, nie będzie podwyżek cen biletów KZK GOP. W piątek na Placu Krakowskim zaprezentują się służby mundurowe, a na koniec dowiemy się, kiedy zaczną działać tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych. Szczegóły za chwilę w serwisie. Agnieszka Baron, zapraszam. KZK GOP przyjął wczoraj nową taryfę biletów, która będzie obowiązywała od 1 listopada. Wtedy też do mieszkańców aglomeracji śląskiej mają trafić długo wyczekiwane karty ŚKUP. Nowe elektroniczne bilety miesięczne mają być tańsze od tradycyjnych papierowych. Dobra informacja jest taka, że ceny biletów papierowych po raz pierwszy od kilku lat nie zostaną podniesione. KZK GOP jednocześnie poinformował, że karty ŚKUP, czyli śląskie karty usług publicznych, będą wydawane od października, a od 1 listopada będą mogli korzystać z elektronicznych kart ci pasażerowie, którzy kupią elektroniczne bilety okresowe. Papierowe pozostaną w użyciu co najmniej przez rok. Elektroniczne bilety jednorazowe z kolei w sprzedaży pojawią się dopiero na początku przyszłego roku. Pasażerowie będą mieli do wyboru dwa rodzaje takich biletów. Te już obowiązujące bilety strefowo-czasowe i nowe odległościowe. W dalszym ciągu dostępne będą bilety sprzedawane przez telefony komórkowe. W piątek już tradycyjnie na Placu Krakowskim odbędzie się trzeci festyn służb mundurowych. Lepiej razem niż osobno to hasło tegorocznej imprezy, która rozpocznie się o 10:00. Uczniom szkół podstawowych przybliżona zostanie praca Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Polskiego Czerwonego Krzyża, jednostki wojskowej AGAT, oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w symulacji wypadku samochodowego, zobaczyć, na jakich sprzętach pracują poszczególne służby i zadać pytania ich przedstawicielom. W programie przewidziano też wiele innych atrakcji. Ubiegły weekend odbyła się kolejna edycja gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Rozdano prestiżowe nagrody pod nazwą Marka Śląskie. Tegoroczna edycja gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach stała pod znakiem jubileuszu. Instytucja obchodzi bowiem 25-lecie istnienia. Po raz szósty rozdano też nagrody Marka Śląskie, które mają na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w województwie. W tym roku wyróżnienia nie ominęły także Gliwic. Mamy dwa takie czołowe, czyli w głównej mierze Markę Śląską otrzymał w zakresie sport i rekreacja Ośrodek Sportu przy Politechniki Śląskiej oraz wyróżnienie w kategorii kultura chór Politechniki Śląskiej. Zresztą też znaczącą rocznicą istnienia przez 70 lat. Marka Śląskie jest przedsięwzięciem dość młodym, ale już zdążyła zdobyć niekwestionowany prestiż i uznanie. Konkurs Marka Śląskie oczywiście to dla nas i wyróżnienie i myślę znaczenie, które jest w województwie bardzo doceniane, gdyż aplikacji i wniosków coraz więcej z roku na rok, czyli marka zaczyna być bardzo ceniona. Istniejąca od 25 lat Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa ma niewątpliwie duży wpływ na branżę gospodarczą województwa. Instytucja zajmuje się wieloma kwestiami. Różnego rodzaju szkodlenia, pomoc w wyjazdach, integrować społeczność gospodarczą, tworzymy bazy danych, Centrum Informacji Gospodarczej, mamy legalizację dokumentów, jest przy Izbie działający sąd arbitrażowy w zakresie prac gospodarczych. Więc cały szereg zadań, które wykonujemy, jest bezpośrednio kierowany nie tylko do naszych członków, ale również do firm. Izba reprezentuje interesy firm nie tylko w regionie, ale także w skali ogólnopolskiej. Niejednokrotnie przecież opiniujemy projekty ustaw w oparciu o to, co firmy nam zgłaszają. I z tym chcemy się przebić przez posłów do Sejmu, do parlamentu, czy też do rządu przez poszczególnych ministrów, czy posłów, z którymi współpracujemy. Działania Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej wykraczają poza granice regionu także dlatego, że wiele firm funkcjonujących w Gliwicach i na Śląsku swoje siedziby ma w innych częściach kraju. Formuła ta podyktowana jest realiami współczesnego rynku i gospodarki. Wracamy do tematu tablic informujących o wolnych miejscach parkingowych. Przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich wygrała spółka City Parking Group, która za niecałe 800 tysięcy złotych wykonała tablicę w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
miejskim krajobrazie pojawiły się niedawno nowe elementy, duże tablice informacyjne, które mają pomóc kierowcom odnaleźć wolne miejsce parkingowe. Ekrany można zobaczyć na ulicy Wybrzeże Wojska Polskiego, Berbeckiego i na placu Piłsudskiego. Mamy tutaj w obszarze, w którym się znajdujemy, czyli w pobliżu bezpośrednim Urzędu Miasta, około 290 miejsc parkingowych, na których są zainstalowane czujniki magnetyczne. Te czujniki magnetyczne są w stanie wykryć, czy na danym miejscu postojowym zaparkował pojazd, tudzież miejsce jest wolne. Kierowcy na razie z tablic skorzystać nie mogą, bo prace nad systemem wciąż trwają. Tablice w tej chwili są testowane, jak i cały system jest testowany, ponieważ prace zakończyły się nie więcej jak półtora tygodnia temu. W tej chwili trwają ostatnie prace w zasadzie odbiorowe i kalibracyjne. Do połowy września wykonawcy mają czas, żeby system uruchomić w pełni funkcjonalnie, także myślę, że od połowy września będziemy mogli już zapewnić, że to, co jest wyświetlane na tablicach, jest zgodne z rzeczywistością. System, kiedy zacznie już działać, będzie pierwszym rozwiązaniem tego typu zastosowanym na tak dużą skalę w przestrzeni otwartej. Centra handlowe, tudzież parkingi zamknięte, oszlabanowane rzeczywiście korzystają z tego typu rozwiązań. One działają troszkę na zasadzie innych czujników, bo tam się zazwyczaj spotyka czujniki radarowe. W naszym przypadku, jak wspomniałem wcześniej, są to czujniki magnetyczne, które wykrywają zmianę pola magnetycznego w obszarze czujnika. Tablice odznaczają się na tle tkanki miejskiej, szczególnie wieczorem. Czy tak miało być? Kierowcy muszą zauważyć te tablice, tak? Oprócz tego, że one świecą, akurat w tej chwili są testy i nie widzimy tego, one świecą dość takimi intensywnymi kolorami, to sam kształt tych tablic i ich wielkość miała być taka, żeby kierowcy mogli je spokojnie zauważyć. Kierowcy to nie jedyni adresaci komunikatów wyświetlanych na tablicach. Ich potencjalnym adresatem mogą być mieszkańcy. Czy światło emitowane przez urządzenie nie będzie przeszkadzać mieszkańcom kamienic sąsiadujących z tablicami? Nie mieliśmy takich uwag, żeby komuś przeszkadzały. W zasadzie na tych tablicach wyświetlają się tylko cyfry, więc to samo pole wyświetlania jest bardzo małe. W stosunku do tablicy to myślę, że to jest około 1, może 2% wielkości tablicy, także nie powinno to być utrudnieniem dla mieszkańców. Kolejne po wprowadzeniu stref płatnego parkowania potencjalne udogodnienie dla kierowców kosztowało w sumie 800 tysięcy złotych. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, jeżeli tablice się sprawdzą, rozwiązanie zostanie zastosowane w innych lokalizacjach. Dziękuję za uwagę, były to wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w internecie na stronie tvimperium.pl. Zanim się z Państwem pożegnam, zapraszam na sport i prognozę pogody. Życzę miłego popołudnia. Dzień dobry, witam Państwa, Tomek Czoik, to są wiadomości sportowe. Piłkarz Piasta Gliwice, Radosław Murawski, wystąpił w spotkaniu młodzieżowej reprezentacji Polski. Nasi piłkarze bezbramkowo zremisowali ze Szwecją. Pomocnik Piastunek na środku pomocy rozegrał 85 minut. Tuż przed końcem został zmieniony przez Patryka Lipskiego. W meczu kadry U19 z Belgią wystąpił z kolei Patryk Dziczek. Biało-czerwoni przegrali 0-1. Sukces 15-letniej gliwiczanki Justyny Ciborskiej. Młoda kickbokserka zdobyła medal w Mistrzostwach Europy Kadetów. W kategorii wagowej plus 65 kg zajęła trzecie miejsce. Niewiele brakowało, aby Ciborska wygrała swoje półfinałowe spotkanie i walczyła o złoto. Utalentowaną 15-latkę dostrzegli trenerzy kadry narodowej kadetów i zaprosili ją na konsultację. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.